A teraz, nawiązując do tego mojego wstępu, no i rzeczywiście węgiel przybywa, tylko przyzwyczailiśmy się do tego, że węgiel raczej to jest nasz narodowy produkt, że przyjeżdża do nas ze Śląska, ewentualnie z innych miejsc, gdzie jest wydobywany, a tymczasem sprowadzamy go gdzieś tam z daleka, zza morza, co powoduje, że ceny szaleją. To oczywiście wynik embarga na węgiel rosyjski i to wszystko wina Putina. Ale czy rzeczywiście kto zawinił? Kogo tutaj należałoby pociągnąć do odpowiedzialności, że jesteśmy w tak złej sytuacji? Czy to tylko po prostu czynniki niezależne, prezydent Rosji winny i to do niego należy składać reklamacje? No nie, niestety proszę tego nie odczytywać, broń Boże, jako obrony Władimira Putina, który się w jakimś tam stopniu do tego przyczynił, ale nie, sprawa jest złożona, jak to się mówi, złożona dlatego, że pan tutaj o różne aspekty jej zapytał i dlatego ja spróbuję je wyjaśnić. Pierwsza sprawa to jest taka, że dlaczego, i to jest pytanie, które się często pojawia, dlaczego brakuje węgla, skoro Polska ma duże złoża węgla i węglem stoi. Po pierwsze dlatego, że Polska, godząc się na różne założenia, kolejne polityki klimatycznej, zgodziła się również na wygaszanie węgla i wygaszanie kopalń. I to zgodziła się, to trzeba to wprost powiedzieć, głównie za tego rządu. I to ten rząd zawarł z spółkami, ze związkami zawodowymi, przede wszystkim górniczymi, porozumienia o wygaszaniu kopalń, o odchodzeniu z zawodu, o wypłacaniu górnikom pieniędzy za odejście z zawodu. No i nawet jeżeli dzisiaj dochodzimy do wniosku, że to była zła decyzja, że trzeba przedłużyć życie kopalń, że trzeba zwiększyć wydobycie, to przemysł wydobywczy węgla kamiennego nie jest, nie da się go rozkręcić na nowo naciśnięciem guzika. To są bardzo złożone procesy. Jeżeli kopalnia już została zamknięta, no to teoretycznie można ją otworzyć na nowo, ale to jest bardzo trudne i to trwa no, długimi, długimi miesiącami. A nawet jeżeli zostało zmniejszone w kopalni wydobycie i zostało jakieś złoże zamknięte, to też można oczywiście wznowić wydobycie na tym złożu, ale to znów są długie miesiące. Mówiąc już technicznie, miałem okazję się trochę z tym ostatnio zapoznać. To jest dostarczenie na dół całej maszynerii, czyli między innymi na przykład tych kombajnów ścianowych, które bezpośrednio węgiel wydobywają, dostarczenie tego w częściach, potem trzeba to złożyć. To po prostu też trwa miesiące. Czyli jeżeli dzisiaj dochodzimy do wniosku, dzisiaj czy nawet powiedzmy miesiąc czy dwa temu, że no, trzeba wznowić to wydobycie, trzeba je zwiększyć tam, gdzie ono zostało ograniczone, to owszem, my to możemy zrobić, ale na pewno nie na ten sezon. To może być gotowe na następny sezon grzewczy, na ten prawie na pewno nie, albo ewentualnie na jego koniec. Więc tutaj mamy sprawę załatwioną, natomiast jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie się podziewa węgiel, który jest, to tu znów odpowiedź jest jakby dwuwarstwowa. Pierwsza jest taka, że większość tego węgla zdecydowana idzie dla elektrociepłowni i dużych zakładów, które pozwalają podtrzymywać przede wszystkim polski system energetyczny i polskie ciepłownictwo. Mówię tutaj o ciepłownictwie sieciowym. Bo już na przykład małe elektrociepłownie, czy przede wszystkim ciepłownie, takie powiedzmy należące do wspólnot mieszkaniowych, czy no tak, wspólnot mieszkaniowych, to często na takich obszarach mniejszych miast coś takiego widać, no to tam będzie problem też z węglem. I zresztą pojawiają się informacje, że problem z węglem jest nawet właśnie w dużych elektrowniach, które musiały, niektóre z nich przynajmniej musiały zmniejszyć ilość produkowanego prądu. Ale Polska miała zawsze pewien deficyt węgla. No, on się zwiększał w związku ze zmniejszaniem wydobycia u nas. I tutaj chodziło przede wszystkim o prywatnych użytkowników węgla, czyli tych, którzy właśnie palą w swoim własnym piecu
węglem, ewentualnie o te mniejsze zakłady ciepłownicze, o których przed chwilą mówiłem. I ten deficyt był uzupełniany przede wszystkim węglem rosyjskim. To było około 11 milionów ton rocznie, natomiast w całym imporcie rosyjskim około 60% to byli właśnie użytkownicy prywatni, którzy potem ten węgiel kupowali. No i teraz jak myśmy wprowadzili od połowy kwietnia nasze własne embargo na węgiel, wcześniejsze znacznie niż to embargo unijne, które wejdzie za chyba 11 dni, jeżeli dobrze liczę, mamy 29, a ono wchodzi 10 sierpnia, no to w jednym momencie nagle odcięliśmy sobie dostawy bez żadnej możliwości zrobienia zapasów na zimę. I teraz rząd próbuje na szybko jakoś to uzupełnić. Nie będę tutaj mówił, żeby nie zakłócać swojego wywodu o tym, jaka była tutaj polityczna droga, być może jeszcze o tym porozmawiamy, jakie tam rzeczy się wewnątrz rządu działy. No w każdym razie rząd próbuje jakoś zasypać tę dziurę węglową, no i musi w związku z tym kupować węgiel gdzie indziej. Ale tutaj też się pojawiają problemy. I ten optymizm, który pan częściowo zasiał, taki PRL-owski, że te węgle, statki z węglem już płyną, tak jak płynęły statki z pomarańczami czy z bananami przed świętami Bożego Narodzenia w PRL-u, no to nie jest też do końca tak, bo jeżeli teraz chcemy kupić gdzieś za granicą węgiel, w którymś z krajów takich tradycyjnie eksportujących węgiel, jak Australia właśnie czy Indonezja, no to pierwsza kwestia to jest wbicie się z naszym kontraktem na wydobycie gdzieś pomiędzy inne kontrakty, których jest dużo, bo w ogóle światowa cena węgla i zapotrzebowanie poszybowały również ze względu na oczekiwane embargo właśnie w Europie na węgiel rosyjski. Czyli najpierw musimy mieć jakąś dziurę, w którą się wbijemy z naszym zapotrzebowaniem. I proszę zwrócić uwagę, że jak rząd mówi o tym, z jakich kierunków ten węgiel płynie, to nigdzie nie ma takiej możliwości, żeby zamówić na przykład tutaj 5 milionów ton, tu 5 milionów ton i mamy załatwioną w zasadzie sprawę. To są jakieś zakupy po kilkaset tysięcy ton, ponieważ trzeba właśnie tak ściubić z różnych miejsc, bo nigdzie się nie da zamówić więcej. No ale te kraje mają, jak mówię, pokontraktowane wydobycie, więc to są takie małe zasoby, te statki muszą, ten węgiel musi zostać najpierw wydobyty, potem statki muszą dopłynąć, co też trwa. Potem muszą zostać rozładowane w naszych portach. I tu jest pierwsza część wąskiego gardła, ponieważ polskie porty, nabrzeża węglowe mają no, określoną przepustowość. I tego się nie da przeskoczyć. Tu nawiasem mówiąc dosyć mnie ubawiło, jak Jarosław Kaczyński nie tak dawno powiedział, że no przecież to nie my w jednym z wywiadów chyba w Interi, to przecież nie my sprzedawaliśmy czy wynajmowaliśmy te nabrzeża, czyli no słyszę winna jest Platforma, bo gdzieś tam w zupełnie innych okolicznościach zostały powynajmowane nabrzeża i dzisiaj nie można ich użyć do rozładunku węgla. Polskie porty, a zwłaszcza te miejsca przeznaczone na składowanie węgla wyładowywanego ze statków, no są już z tego co ja wiem właściwie na granicy swojej przepustowości i na granicy pojemności, jeżeli chodzi o magazynowanie węgla. I teraz druga część i najgorsza tego wąskiego gardła to jest logistyka węgla od portów do różnych miejsc w kraju. Węgiel przewozi się przede wszystkim pociągami i tu mamy dwa problemy, które się na siebie nakładają. Pierwszy to jest brak wagonów do przewożenia węgla, ponieważ za czasów Prawa i Sprawiedliwości PKP Cargo swoje wagony węglowe posprzedawało w większości. No posprzedawało, bo polityka miała być zielona, prawda? Miał być zielony ład, wygaszamy węgiel. No tak, wygaszamy węgiel, to po co mamy te wagony trzymać? No to PKP Cargo je posprzedawało. A druga kwestia, to jest fizyczna przepustowość sieci kolejowej. I tu jest bardzo ciekawa sprawa, o której mało kto mówi. Otóż po pierwsze pojawiły się takie informacje, że pan premier będzie nakazywał, a ma taką możliwość, to temu daje ustawa o zarządzaniu kryzysowym, będzie nakazywał PKP Cargo rezygnację z innych kontraktów przewozowych, po to, żeby zrobić miejsce dla przewozów węgla. Czyli
jakaś grupa firm zostanie też pokrzywdzona tym, że jej transporty nie dojadą na miejsce, ale przede wszystkim my za to zapłacimy, bo PKP Cargo, jak zerwie swoje kontrakty, no to oczywiście zapłaci kary, no bo jeżeli to są kontrakty, a tak często jest pomiędzy jakimiś firmami w ogóle spoza Polski, co to kogo obchodzi, że my mamy jakieś problemy z węglem, prawda? No i kto zapłaci te kary? Oczywiście my zapłacimy, bo PKP Cargo ma dostać z budżetu specjalne pieniądze na cel właśnie taki, żeby płacić kary za zerwane kontrakty, no to przecież to są nasze pieniądze, prawda? I jeszcze jest wreszcie kolejny problem, też na poziomie kolei, to znaczy kwestia pracowników. O tym się bardzo mało mówi, ale mnie dzisiaj jeden z moich czytelników uświadomił, że bardzo wielu maszynistów, którzy pracowali na PKP Cargo, przeszło do innych prywatnych przewoźników, ponieważ tam mają większe pieniądze, a specyfika pracy na kolei jest taka, że do pewnego rodzaju pociągów trzeba mieć specjalne uprawnienia i to jeszcze na pewne odcinki trasy. Może się okazać, że znalazły się jakimś cudem te wagony, węgiel przypłynął, znalazły się wagony, nawet udało się jakoś udrożnić sieć kolejową, tylko nie ma kto tych pociągów poprowadzić. I taki finał tego wszystkiego też może być. Jednym słowem, podsumowując tę długą historię, optymistyczne opowieści naszych rządzących o tym, że węgla nie zabraknie. Jarosław Kaczyński też tak mówił w jednym z ostatnich wywiadów, że no i nie ma co wnikać tam, kto zawinił, bo jest wystarczająco dużo czasu. No nie jest wystarczająco dużo czasu i po prostu tego węgla przepchnąć do naszego systemu, jeżeli nawet by on był, a wydaje mi się, że nie będzie wystarczającej ilości, my nie damy rady. To jest po prostu za krótko i spiętrzenie tego jest zbyt duże. Tutaj dwa tematy, które się jakby nasuwają w związku z tym, co pan powiedział. Po pierwsze, rząd warszawski, można by dodać za Grzegorzem Braunem, którego nie nazywam polskim, wprowadził embargo z dnia na dzień. I setki tysięcy prawdopodobnie ton węgla, za które polscy importerzy już zapłacili, gdzieś utknęło i sobie tam leżą na bocznicach, na placach białoruskich, rosyjskich i czekają, aż przyjdą lepsze czasy i może gdzieś pojadą. Ba, ci importerzy teraz liczą straty, bo też kary muszą płacić, a ich konkurencja z zachodniej Europy im oferuje zakup tego, ale za pół ceny. Więc to jest myślę bardzo ciekawe, jak tu ktoś myślał, czy właściwie nie myślał, miał problem z użyciem, z wytworzeniem tego procesu myślowego, a jednocześnie dane są takie, że myśmy zdążyli w tym roku bodaj wyeksportować kilkaset tysięcy ton węgla do Czech i na Ukrainę, między innymi głównie na przykład, ale na przykład również do Niemiec. Więc jak to jest? Od 24 lutego wszyscy wiedzą doskonale i na to są nawet dokumenty, tam jakieś pisma minister Moskwy, która zdaje się przedstawiać jeszcze jakieś resztki rozsądku w tym rządzie, że węgla zabraknie, a tymczasem wagony sobie jadą. Tak, no o tych dwóch sprawach chętnie powiem, bo one również są ważne. Pierwsza to jest taka dosyć typowa niefrasobliwość naszego rządu, jeżeli chodzi o straty prywatnych przedsiębiorców. One są uważane po prostu za nieważne. No stracą to stracą, kogo tam to interesuje, nieistotne. A tymczasem to są rzeczywiście bardzo duże straty w polskich firm i to jest również bezrobocie, które w tych miejscowościach przygranicznych, gdzie zajmowano się obsługą tych transportów węglowych, no po prostu bardzo mocno uderzyło. Więc to jest moim zdaniem skandal i ja, będąc na miejscu tych przedsiębiorców, po prostu rozważyłbym pójście z tą sprawą do sądu. Chociaż też trzeba pamiętać, że rząd się przed takimi sprawami zabezpiecza, bo na przykład w nowelizacji ustawy sankcyjnej, o czym ja mówiłem dosyć obszernie w swoim wideoblogu, która to nowelizacja uprawnia do przejęcia właściwie każdej firmy objętej sankcjami, a nawet do jej nacjonalizacji, znalazło się takie zastrzeżenie, że
że nie można dochodzić swoich praw w sądzie, jeżeli chodzi o takie właśnie działania na podstawie tej ustawy. Więc być może tutaj również jest jakieś takie zastrzeżenie, tego nie pamiętam, bo nie pamiętam, jak jest ta ustawa o embargu skonstruowana, więc, ale jest to bardzo możliwe, bo jak mówię, rząd się tak zabezpiecza. Jeżeli chodzi o eksport węgla, to tak, dokładnie jest tak, jak pan powiedział. W 2022 roku wyeksportowaliśmy, mam tutaj przed sobą zestawienie, wyeksportowaliśmy 431 tysięcy ton na Ukrainę, 631 tysięcy ton do Czech, czyli to już jest milion, prawda? No, jest to mniej więcej 1/10 tego, czego nam brakuje. 173 tysiące ton do Niemiec, no w sumie to było ponad 1,4 miliona ton. Oczywiście to jest znacznie mniej niż nam zabraknie, natomiast to nie jest do zlekceważenia. No ileś tam domów, tysięcy domów udałoby się za ten węgiel ogrzać. No więc rzeczywiście wygląda to tak, że pan premier, bo to trzeba już wskazać konkretnie na pana premiera, pan premier miał wiedzę na ten temat. Sam zresztą, jak niedawno się dowiadywaliśmy już z informacji medialnych, w czasie posiedzenia rządu nie tak dawno przyznawał się, że kiedy wprowadzał pod obrady Rady Ministrów ten projekt ustawy sankcyjnej, to czy ustawy o embargu, to nie miał żadnych analiz dotyczących tego, jakie to będzie miało skutki dla polskich obywateli. No i można sobie zadać pytanie, no to po co Mateusz Morawiecki to zrobił? Moim zdaniem Mateusz Morawiecki zrobił to po prostu dla swojego własnego PR-u. Ponieważ rząd w dużej mierze jedzie na takim wzmożeniu części obywateli wojną na Ukrainie, a Mateusz Morawiecki uznał, że to będzie dobrze, jak on pokaże, jaki tutaj jest zdeterminowany. Przecież na swoim, w swoim wystąpieniu na konferencji, kiedy ten plan był ogłaszany, czy ten zamiar, bo to trudno w ogóle planem nazwać, chociaż pan premier użył wtedy dokładnie określenia plan. Takie słowo padło, ale to nie był żaden plan, dzisiaj to wiemy, prawda? Nie było tam nic planowego w tym przedsięwzięciu. Kiedy ogłaszał tę decyzję, to mówił, że to jest wbrew stanowisku Unii Europejskiej, bo wtedy tak było rzeczywiście. No i że my tu najśmielej występujemy, liczymy, że inni natychmiast pójdą za nami. No i pan premier sobie zrobił PR tą decyzją, niestety jednocześnie skazując jakieś, przypuszczam, no kilkaset tysięcy Polaków na marznięcie zimą. A proszę zwrócić uwagę, tu się odwołuję do pierwszej części mojego wywodu sprzed parunastu minut, że to pociąga za sobą znów cały łańcuch różnych konsekwencji. Bo to nie jest tylko kwestia tego, że my musimy właśnie w jakimś szalonym tempie próbować sprowadzić węgiel skądkolwiek, ale na przykład kwestia tego, że właśnie wszyscy jako podatnicy zapłacimy za niezrealizowane kontrakty PKP Cargo, czyli gdzieś tam pierwsza kostka domina została przewrócona i ono teraz leci, jak to w gospodarce, prawda? Leci i różne elementy się przewracają i są coraz to różne zaskakujące skutki tego, co się dzieje. No to z tym planem, to przecież teraz jest jeszcze kolejny plan na to, jak poradzić sobie z wysokimi cenami węgla, gdzie można by powiedzieć, to nie kryzys, to rezultat tego wszystkiego. Najpierw miały być dopłaty na poziomie składów węgla, ale nagle okazało się, że to nie działa i mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, że ta ustawa o cenie tej gwarantowanej węgla, tam 996 zł, weszła w życie i za tydzień, dwa, trzy zostanie prawdopodobnie już uchylona, być może nawet już za nieco ponad tydzień po dokończeniu ostatniego posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu. Natomiast tu właśnie mamy też jeden wielki chaos. Teraz każdy ma dostać 3000 zł. Ja sprawdziłem przed programem ceny węgla. Nawet miał, który no, jest mało już energetyczny, to jest najgorszy chyba rodzaj węgla, który zawsze miał cenę trzycyfrową. Teraz już kosztuje sobie spokojnie ponad 1000 zł.
Więc widzimy, że tutaj te dopłaty prawdopodobnie zaraz zostaną zjedzone przez te coraz wyższe ceny węgla. No tu moglibyśmy przeprowadzić osobną rozmowę na temat tego, jak jest pompowana inflacja. Natomiast czy tu nie mamy do czynienia z podobnym robieniem sobie PR-u, jak przy okazji sankcji? Najpierw stara zasada, stwórz problem i negocjuj jego rozwiązanie. Muszę powiedzieć, może dosyć dosadnie, ale patrząc na to, jak tutaj sobie wyobrażali rządzący, że to zadziała, to trzeba by powiedzieć, że mamy do czynienia z matołami ekonomicznymi, no, z ludźmi, którzy nie rozumieją podstawowych reguł i na przykład wyobrażają sobie, no, gdyby wziąć za dobrą monetę ich tłumaczenia, że od dopłat jakiegokolwiek bądź rodzaju przymarł. No, oczywiście, że nie przybędzie. Wysokie ceny biorą się z tego, że jest mała podaż. To jest jeden z podstawowych mechanizmów ekonomicznych. Jeżeli podaż jest mała, a popyt duży, a tutaj popyt jest sztywny, no bo kto się grzeje węglem, to się grzeje, no nie zastąpi go niczym innym i po prostu musi go mieć, no to jest oczywiste, że przy małej podaży ceny poszybują w górę. I oczywiste jest również, że jeżeli na jakiś towar tego typu rząd wprowadzi dopłaty, to również zasada, jedna z podstawowych reguł, z podstawowych mechanizmów ekonomicznych jest taki, że do poziomu tych dopłat ceny pójdą w górę. No bo to jest jakby podniesienie całego poziomu cen o szczebelek. To jest trochę tak, nie wiem, jak ktoś z Państwa gra na gitarze, jak zakładamy nagrywka po taster. No to jest dokładnie tak, podnosimy wszystko na przykład o 1,5 tonu, prawda? Wszystkie dźwięki. No to jest dokładnie to samo. Tutaj cała ta konstrukcja cenowa została podniesiona o 3000. Więc kto będzie chciał sobie kupić węgiel, to za te 3000 sobie oczywiście nie kupi więcej niż tam niecałą tonę prawdopodobnie, a wiem, że ludzie potrzebują do ogrzania się od 3 co najmniej do około 5 ton, to w zależności tego, o jakim domu, jakim gospodarstwie domowym mówimy. No więc mówię, jeżeli by potraktować, wziąć za dobrą monetę te tłumaczenia, bo oczywiście ja ich nie biorę za dobrą monetę, tłumaczę, dlaczego z ekonomicznego punktu widzenia jest to kompletnie bez sensu. Natomiast z punktu widzenia politycznego, no kompletnie nie o to tu chodziło. To nie szło o to, żeby ludzie mogli sobie węgiel kupić. Tu szło o to, żeby pokazać, coś robimy. A najlepiej się pokazuje, coś robimy, jak ludzie dostają do ręki pieniądze. I jeszcze w taki przyjemny sposób, że nie ma tutaj żadnej weryfikacji, po prostu dostają wszyscy. No i teraz ta ustawa absurdalna kompletnie poszła do Senatu. Jak się weźmie pod uwagę, co przedstawiciele opozycji mówili w trakcie debaty sejmowej na ten temat, a mówili głównie o tym, że to jest bardzo głupie rozdawanie tych pieniędzy, rozdajmy więcej pieniędzy, no bo do tego się sprowadza to, co opowiadali, że to właściwie wszyscy powinni dostać. W pewnym sensie mają rację, bo rzeczywiście wyróżnienie posiadaczy pieców węglowych w momencie, kiedy duża część byłych posiadaczy pieców węglowych zmieniła je na piece gazowe i teraz ci drudzy, ci, którzy zmienili, nie dostaną tych pieniędzy, a będą mieli ogromne rachunki za gaz, a ci z piecami węglowymi, którzy ich nie zmienili, dostaną. No to rzeczywiście to jest po prostu nie fair najzwyczajniej, ale to nie jest powód, żeby rozdawać jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze bardziej wzmacniać inflację, no bo oczywiście to jest czynnik proinflacyjny. Więc bardzo jestem ciekaw, co tam w Senacie z tą ustawą zrobią i w jakiej postaci ona wróci do Sejmu. W każdym razie no to po prostu nie jest rozwiązanie. Jedynym rozwiązaniem tego problemu byłoby dostarczenie wystarczającej ilości węgla, a jak powiedziałem wcześniej, to wydaje się najzwyczajniej niemożliwe. Na pewno ten dodatek węglowy nie jest tutaj wyjściem. To jeszcze tylko chwilkę zatrzymajmy się przy gazie, bo słusznie pan zauważył, że byli posiadacze pieców węglowych są teraz co najmniej poszkodowani, żeby nie powiedzieć mocniej. Dodatkowo mieliśmy takie wydarzenie dosyć nadzwyczajne, jakim jest dymisja pana Piotra Naimskiego, który był też tak bardzo zdziwiony tą dymisją w przeddzień jego wielkiego sukcesu, czyli uruchomienia Baltic Pipe. A dodatkowo mamy bardzo nerwowe ruchy na szczeblu Unii Europejskiej, włącznie z tym, że nagle Niemcy sobie przypomnieli,
zapomnieli o czym, że istnieje coś takiego jak solidarność energetyczna i chcą, żeby inni się z nimi dzielili gazem, jeśli by Gazprom przykręcił kurek, bo właśnie teraz Gazprom ten kurek przykręca. I jest ta deklaracja o zmniejszeniu zużycia gazu, nie węgla, w Unii Europejskiej o 15% i teraz mamy lawinę deklaracji ze strony rządu, że to nas absolutnie nie będzie dotyczyć. Czy naprawdę można tym, jak pan powiedział, matołom ekonomicznym w to wierzyć? Na marginesie tylko zaczynam się zastanawiać, jakim cudem bank, którym kierował pan Morawiecki, zanim został wicepremierem, a potem premierem, przetrwał okres jego prezesury. Zaczynając od Piotra Naimskiego. Piotr Naimski raczej się spodziewał, że może być na wylocie, chociaż walczył tam dosyć zajadle o to, żeby pozostać na stanowisku. No tutaj może nie będę wchodził głębiej w ten wątek, dlaczego Piotr Naimski poleciał. Na pewno to były różnice w koncepcji całej strategii energetycznej. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o budowę elektrowni jądrowej z Danielem Obajtkiem, mówiąc w dużym uproszczeniu, Piotr Naimski był pilotem dużych inwestycji w duże bloki jądrowe. Daniel Obajtek tak zwane reaktory SMR promuje, czyli to jest koncepcja małych reaktorów. One jeszcze nie są na rynku, nie są dostępne, nie można ich zacząć budować, bo to jest technologia, która dopiero się rozkręca i pewnie około 2030 roku dopiero będą dostępne, tak żeby można je zacząć stawiać w Polsce. No w każdym razie to była jedna rzecz, tam była też kwestia rozbudowy sieci energetycznej, za którą pan Naimski odpowiadał, a która szła słabo. No i oczywiście kwestia fuzji Orlenu z Lotosem, to taka najbardziej znana sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o gaz i o to, co zostało postanowione, to tak naprawdę mamy bardzo wielki chaos informacyjny w tej kwestii, ale z tego chaosu wynika jedno i pojawia się, tak wynurza się jeden bardziej klarowny kształt, że rządzący się zaczęli bać tego, co tak naprawdę zostało w Brukseli postanowione, ponieważ jak rzucili różne siły na front medialny, żeby przekonywać, że nie, my się absolutnie na to nie zgodziliśmy, jesteśmy bezpieczni. No tak się składa, że ja dokładnie przejrzałem dokument Rady Unii Europejskiej i kiedy przeczytałem rozmowę z panem Krzysztofem Sobolewskim, przewodniczącym Komitetu Politycznego PiS, która się ukazała dzisiaj bodajże na portalu W Polityce, gdzie on mówi, że nie, tam są, w tym dokumencie jest mnóstwo warunków, które wykluczają z tego nakazu ograniczenia i Polska wszystkie te warunki spełnia, to po prostu nie wie, o czym mówi. Ponieważ system jest zbudowany tak, no po pierwsze jest apel, że wszystkie państwa mają ograniczyć o 15% zużycie gazu, no ale zaraz potem jest stwierdzenie, że mechanizm dobrowolnego ograniczenia jest zbyt słaby i on nie wystarczy, w związku z czym jeżeli zostanie wprowadzona tak zwana sytuacja alarmowa i ta sytuacja alarmowa może być wprowadzona na wniosek trzech osób stojących na czele organów, instytucji zajmujących się energetyką w państwach członkowskich, ale może być też wprowadzona decyzją samej Komisji Europejskiej, bo tu Komisja Europejska decyduje, to wtedy już to ograniczenie zużycia staje się nie dobrowolne, tylko obowiązkowe. I owszem, są wyłączenia z tego systemu, ale to są tylko dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja jest, jeżeli państwo przed wprowadzeniem tego stanu alarmowego samo ograniczyło o co najmniej 15% swoje zużycie, no i tutaj rząd pokazuje tabelkę, że tak, myśmy ograniczyli o więcej. Więc nas to nie dotyczy, ale to jest teraz. A co będzie, jeżeli to będzie na przykład za 6 miesięcy, albo za 3 miesiące, albo za 4? No i druga możliwość to jest taka, jeżeli państwo wykorzystuje swoje porty LNG oraz interkonektory do maksymalnego, tutaj niestety nie ma polskiej wersji, w angielskiej wersji dokumentu użyte jest słowo at most, maksymalnego zasilania gazem innych krajów Unii Europejskiej. Czyli jeżeli na przykład my byśmy czerpali gaz z portu LNG w Kłajpedzie, z terminala pływającego, który tam jest, FSRU,
czerpali gaz i przesyłali go dalej na przykład do Niemiec, no to wtedy rzeczywiście być może jesteśmy z tego wyłączeni. Ale nie trudno się zorientować, że to jest w dużej mierze znów kwestia interpretacji, bo tam nie ma żadnych konkretnych wartości, tylko właśnie są takie sformułowania jak w najwyższym stopniu. No i że my możemy w jednym momencie spełniać te warunki, a w innym nie. Krótko mówiąc, nie jest prawdą, że gdzieś tam zostało zapisane, Polska jest z tego wyłączona. Nie ma tam w tym dokumencie kompletnie nic takiego. No i stąd prawdopodobnie ta deklaracja pani minister Moskwy, która już w takiej desperacji pytana o sprawę tego systemu, powiedziała, no to my się najwyżej nie zastosujemy, jeżeli by już przyszło co do czego. No to ja w tym momencie, wie pan, przypominam sobie te wszystkie buńczuczne deklaracje dotyczące Izby Dyscyplinarnej i mogę tylko to skwitować uśmieszkiem. No, no niestety, wygląda na to, że znowu się zgodziliśmy na mechanizm, który jest dla nas niekorzystny, no bo tak naprawdę on jest skonstruowany przede wszystkim po to, żeby chronić niemiecką gospodarkę. Oczywiście to jest prawda, że niemiecka gospodarka jest siłą napędową Unii Europejskiej i że jeżeli ona by zaczęła stawać, no to jasne, my też oberwiemy rykoszetem, ale biorąc pod uwagę, jaką politykę Niemcy prowadziły względem Rosji, zwłaszcza jeżeli chodzi o energetykę, przed wojną na Ukrainie, to ja nie widzę specjalnie powodu, dla którego mielibyśmy odbierać gaz polskim firmom teraz i polskim konsumentom prywatnym, żeby zasilić niemiecką gospodarkę. No przykro mi bardzo, w sytuacji podbramkowej teraz, no trzeba było, to mógłbym powiedzieć naszym przyjaciołom z Berlina, trzeba było się wykazywać solidarnością energetyczną przed 24 lutego, a nie oczekiwać, że a wtedy to tam tego śmego, ale teraz to nam pomagajcie. Natomiast no bardzo rzeczywiście źle to wygląda z punktu widzenia tego mechanizmu i znów no, przedstawia się to tak, jakbyśmy się zgodzili na coś, na co, co jest wcale dla nas nieopłacalne i teraz rząd próbuje przekonywać, że nie, nie, to tam tego nie ma wcale, nie, to nie jest prawda. No to tak jak premier Morawiecki przekonywał, że w KPO nie jest zapisane, że trzeba będzie nałożyć podatek na samochody spalinowe, kiedy tam to jest wprost zupełnie zapisane. I tutaj to jest podobna sprawa, zresztą widać, że no jest jakieś poruszenie też w kręgach polityków samego PiS. Był taki też wywiad na w Polityce, na portalu W Polityce z panem profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, europosłem PiS, gdzie pan Krasnodębski powiedział, że no zgodziliśmy się na ten mechanizm i on tego nie rozumie, dlaczego tak zrobiliśmy. No także trzeba się spodziewać, że najprawdopodobniej, ponieważ te problemy z gazem są niemalże pewne, no myślę, że czekają nas bardzo ciekawe miesiące, nie tylko jeżeli chodzi o energetykę, ale również jeżeli chodzi o politykę. A czy pana zdaniem, i to będzie ostatnie pytanie ode mnie i potem już przechodzimy do pytań od widzów, czy pana zdaniem, jak Polakom zacznie być trochę chłodniej niż zazwyczaj i nie będzie nawet tej ciepłej wody w kranie, to dojdzie do jakiegoś ewentualnie wybuchu społecznego, niezadowolenia czy tym podobnych rzeczy, czy też wszyscy przejdą nad tym, no może nie wszyscy, ale większość przejdzie nad tym do porządku dziennego, mówiąc, no tak, to wszystko wina tego Putina. Nie, ja nie wierzę w to, że w Polsce dojdzie do wybuchu społecznego niezadowolenia podobnego do tych, które zdarzały się i zdarzają się na zachodzie Europy. Polskie społeczeństwo, jak się okazuje, jest do tego chyba immanentnie niezdolne. To jest zresztą temat w ogóle na ciekawą dyskusję. Natomiast u nas nie było nigdy masowych wystąpień z powodu podatków, z powodu wzrostu cen. No owszem, bywały takie branżowe protesty z powodu żądania wyższych wynagrodzeń, ale to też były branżowe protesty. Górnicy, służba zdrowia, no to jest zupełnie co innego. A ja tutaj mówię o zjawisku typu żółte kamizelki. Więc nie wierzę, żeby coś takiego się mogło pojawić. Natomiast w przyszłym roku są wybory. No i to jest moim zdaniem ten moment, o którym wielu Polaków marznąc będzie myślało, jako o momencie, kiedy oni wreszcie wywrą zemstę, albo też wybiorą drugą drogę,
czyli pozostaną w domach. I to również może być dla partii rządzącej kłopotliwe. Oczywiście, jeżeli to pozostanie w domach, wybiorą jej dawni zwolennicy, którzy teraz już będą rozczarowani. Więc myślę, że tutaj na tym się głównie skupi złość Polaków w związku nie tylko zresztą z zimnem w mieszkaniach, ale również z inflacją.